Cześć, z tej strony Max, firma Arkham Cars, a w dzisiejszym odcinku aukcji MIKUM, czyli sprzedaż najlepszych samochodów ze Stanów Zjednoczonych. Niewiele, bo niewiele, ale są także motocykle, tutaj akurat w wersjach bardzo malutkich. Prosto z teledysku samochód musiał wyjechać. Popatrzcie się na tą alufelgę. Hammer z działkiem na dachu. Mamy snorkla, czyli możemy zanurzyć się praktycznie aż potąd. Wyliftowany do granic możliwości. 7 klaksonów w samochodzie. To złoto już tutaj odpada. W tym momencie będą się dogadywać z właścicielem, czy odda ten egzemplarz w takiej kwocie. 4 koła z tyłu i 2 z przodu. Na aukcji można zakupić nie tylko samochody, a także motoryzacyjne gadżety, które naprawdę na wysokich cenach się tutaj sprzedają, ale są prześliczne. Stare napisy Coca-Cola, bardzo dużo mamy tutaj instrybutorów, generalnie prześliczne rzeczy. Zobaczcie na te stare lodówki z Coca-Coli, jak świetnie wyglądają. Ktoś, jeśli lubi takie rzeczy, na pewno nadadzą świetnego klimatu twojemu biurze czy domu. Jeśli byśmy mieli troszeczkę miejsca w walizce, to chętnie bym przyjął taki dystrybutor. Popatrzcie się na ten rowerek na 3 kółkach. Za chwilę będą licytować tego Grand Cherokee'ego wersji Trackhawk z doładowaną jednostką. Tu jest bodajże ponad 700 koni mechanicznych. No i zobaczmy, za ile się sprzeda nierozbity egzemplarz, abyśmy mogli wiedzieć, za ile licytować takie egzemplarze, ale rozbite. Aktualna cena już mamy ponad 100 tysięcy dolarów za ten samochód. Naprawdę są to limitowane egzemplarze, których jest bardzo mało. 120 tysięcy jest w tym momencie propozycja. Ostatnia propozycja 110 tysięcy dolarów i w tym momencie będą się dogadywać z właścicielem, czy odda ten egzemplarz w takiej kwocie, ponieważ nie została osiągnięta minimalna cena. Ale mamy także tutaj Porsche 911 Turbo z 2007 roku, przebieg 29 tysięcy mil. Aktualna cena około 80 tysięcy, zaraz zobaczymy, czy się sprzeda w takiej cenie, czy także będzie samochód nie osiągający minimalną kwotę. Tak jak widzimy, obsługa MIKUM podchodzi do osób, które licytują i podnoszą za nich ręce, tak jak na przykład tutaj mamy osobę wygrywającą na ten moment. Mamy kolejną. Już mamy ponad 100 tysięcy aktualną kwotę za Porsche. Uwaga. Close bid. Czyli także dogadujemy temat ceny. Akurat sprzedaje się Ford Bronco, którego wcześniej obejrzeliśmy. Aktualna cena 60-70 tysięcy, 91 tysięcy to jest minimalna kwota, za ile chce sprzedać właściciel. Czy uda się go sprzedać w takiej cenie? Raczej będzie ciężko. Mało osób podbija. Każdy otrzymał taką specjalną książeczkę, gdzie są pokazane wszystkie samochody i czekają na swój wymarzony pojazd do licytacji. Moim zdaniem 65 tysięcy za takiego Forda Bronco to sporo. W szczególności przez to, że ma bardzo dużo nieoryginalnych części, ale jak najbardziej ładny egzemplarz, który niejedno oko by cieszył. Przeszedłem dopiero połowę aukcji, a znalazłem naprawdę masę ciekawych samochodów. Nie wszystkie też wam szczegółowo opisuję, ponieważ ten film trwałby około 3 godzin, jeśli miałbym każdy samochód pokazywać. Każdy jest bardzo wyjątkowy, są śliczne te auta, a idziemy teraz na drugą strefę, no i zobaczymy, co tam ciekawego znajdziemy. Postaram się wam pokazać najlepsze samochody, ale jakbym miał według mnie pokazywać najlepsze, to chyba bym musiał pokazać wszystkie, więc coś postaram się wybrać. Przejdźmy sobie jeszcze do strefy, gdzie samochody wyjeżdżają w momencie, gdy są sprzedane. Wow, tu mamy prześlicznego Cadillaca, już takie naprawdę oldschoolowe samochody. 1910 rocznik, kolejny jakiś ciekawy samochód. Ferrari 275. Oj, czyli tutaj cena też na pewno takiego egzemplarza będzie niemała. On jest tylko i wyłącznie dostępny na prywatnej sprzedaży. Nie jest to samochód do sprzedaży
na licytacji, więc są to naprawdę rarytasy. Mamy tutaj bardzo ciekawy samochód, który już wcześniej zauważyłem, że jest oznaczony jako taka ekstra wersja. A co ciekawego w tym samochodzie jest? Jest to Corvette C2 wersji Stingray. Jest to wersja już taka przejściowa, ponieważ mamy z tyłu całą szybę. Takich ciekawostek, te Corvette na samym początku wychodziły z zieloną szybą, ale bardzo przeszkadzały i utrudniały jazdę, patrząc wsteczne lusterko. Została zamknięta produkcja z takimi szybami i wszystkie szyby zostały wymieniane na pojedyncze. Zostało niewiele egzemplarzy na świecie z podwójną szybą i są to naprawdę rarytasy, jeśli chodzi o ten egzemplarz. Tutaj mamy bardzo fajną wersję 427, rocznik 67. L88 oznaczenie. I co jest wyjątkowego w tym samochodzie? Że to jest jedna z 20 wyprodukowanych na cały świat, czyli bardzo wyjątkowy egzemplarz. W tym momencie sprzedaje się Challenger, którego mieliśmy wcześniej okazję zobaczyć. Z ostatniego Last Calla, jedna z 300 produkcyjnych, Black Ghost wersja. Aktualna cena $155 000, a klient chciał za niego minimum 92, więc widać, że w środku jest naprawdę zadowolony, ponieważ na ten samochód naprawdę sporo mógł zarobić. Prawdopodobnie cena wejściowa tego samochodu to około 70-75 tysięcy, czyli w niecały rok podbił cenę praktycznie ponad dwukrotnie. Dalej podbijają cenę, aktualnie jest $160 000. Samochód został sprzedany za $160 000. Następnie jedzie odłożyć taki samochód na miejsce jako sprzedany, a teraz sprzedający jedzie świętować. Naprawdę spory zarobek. Niewiele, bo niewiele, ale są także motocykle tutaj akurat w wersjach bardzo malutkich. Motocykle już zostały tu wszystkie sprzedane. Tak jak wspomniałem, jest to już strona ze sprzedanymi pojazdami. Bardzo ładny Chevrolet Camaro w wersji Boss 302. Te akurat samochody wcześniej już widzieliśmy. Przejdźmy sobie dalej. Co ciekawego znajdziemy? Subaru Impreza STI, następnie Ferrari, wiele, wiele kolejnych innych ciekawych samochodów. Proszę bardzo, po raz kolejny możemy Wam pokazać Chevroleta, a tutaj coś takiego ciekawego, malutki samochodzik. Jest to nasz Metropolitan. Pierwszy raz generalnie słyszę o takim samochodzie, ale wygląda naprawdę zabawnie. Malutki, fajny, myślę, że coś takiego porównywalnego do Mini Cooperów w dzisiejszych czasach. A tutaj mamy samochód, który można było spotkać na aukcjach Copart czy EI. Bardzo rzadko, ale widywałem coś takiego. Jest to egzemplarz limitowany Herca, czyli widzimy takich, mamy pełno ciekawych dodatkowych wstawek. Samochód 6,2 litra, 480 koni, Hertz Hendrick Edition, bardzo ładne przeszycia na zagłówkach, żółte wstawki. Taka troszeczkę bardziej limitowana wersja zwykłego Camaro, więc naprawdę dosyć ciekawy egzemplarz do licytacji. A tutaj jestem w sumie jedną rzeczą zaciekawiony, ponieważ widzę pierwszy raz w tym miejscu kamerkę cofania. Zazwyczaj jest ona w tylnej lotce, więc widać, że ten egzemplarz właśnie też czymś takim się wyróżnia i na pewno ogromnymi końcówkami wydechu, które się także różnią od normalnej wersji. A tutaj mamy BMW X6. W takim klasycznym stylu amerykańskim, prosto z teledysku samochód musiał wyjechać. Popatrzcie się na tą alufelgę. Czekajcie, muszę znaleźć, jaki to jest rozmiar. Kurczę, akurat tutaj tak niefajnie ułożony, że musiałbym się kłaść po ziemi. Przejdźmy sobie może z tej strony. R30 alufelga, 30-calowa alufelga w BMW. Proszę bardzo, da się? Da się. A niektórzy mówią, że 17, 18 to już jest za dużo. Dosyć specyficzny samochód, na pewno rzucający się w oczy. Niestety jakość wykonania ma dużo do życzenia. Tak jak widzicie, to złoto już tutaj odpada, więc nie wszystko złoto, co się świeci. Tutaj także środek generalnie podstawowej wersji, ale z zewnątrz na pewno coś ciekawego. Troszeczkę mnie zainteresowało, jakie samochody się tutaj faktycznie sprzedają, jaką historię te pojazdy posiadają. Tak jak widzimy, no niektóre były takie, że miały zerowy przebieg, ale mamy sporo samochodów używanych. Na przykład tutaj mamy Bentleya Continentala, który widać, że cały przód nie miał lakierowany, ale ma bardzo dużo odprysków.
58 tysięcy mil nabitych. Tak jak widzicie tutaj takie refleksy nieładne zrobione. Samochód tak średnio przygotowany pod te aukcje. Bardzo dużo rysek. Z tylny zderzak widać, że był lakierowany. Ciężko wam będzie zobaczyć, ale tutaj widać, że był szpachlowany cały tył. Z drugiej strony tak samo widać, że to jakaś wada fabryczna. Ale dosyć ciekawy samochód, na pewno jakiś klient się znalazł, w końcu jest sold. Bardzo dużo pasjonatów motoryzacyjnych zjechało na to wydarzenie, jest to jedno z większych wydarzeń, jest jeszcze kilka. Na pewno w Las Vegas jeszcze będzie takie wydarzenie, więc te samochody, jak nie te, które się sprzedały tutaj, to jakieś inne będą się pojawiać na pewno na pozostałych aukcjach. Hummer z działkiem na dachu, wersja Arctic Punisher. Gdyby ktoś stresował się, bał się jeździć po ulicach, ma problemy z agresją, nie wie jak powiedzieć komuś, aby zsunął się mu z drogi, no to warto sobie taki samochód zakupić i prosić wszystkich ładnie z działka, aby się odsunęli, jak nie możesz przejechać. Bardzo dużo możemy znaleźć Fordów Bronco, jest to bardzo taki kultowy samochód, jeśli chodzi o motoryzację ze Stanów Zjednoczonych, więc się sprzedają w bardzo dużych cenach, wiele osób chce je licytować. A jeśli chodzi o Forda Bronco najnowszego, to właśnie przed nami stoi taka wersja. Możemy go porównać do jego, powiedzmy, dziadka. Pozostawili bardzo ładną linię, kanciastą. Samochód naprawdę w bardzo fajnej wersji. Jeśli chodzi o ten egzemplarz, jest to wersja Everglades i już wam powiem, co ona ma takiego ciekawego w sobie. Niestety 2-3 litra silnik o mocy 300 koni mechanicznych, czyli mamy praktycznie ten sam silnik, co w Focusie RS czy Mustangu, skrzynia 10-biegowa i generalnie właśnie kilka takich wstawek, które go wyróżniają, jak te naklejki, kolor na pewno jest limitowany, dodatkowe dokładki po bokach i alufelgi, które go także wyróżniają, jeśli chodzi o tą wersję. Bardzo ładny samochód, już wkrótce w Europie do sprzedaży, więc na pewno sporo fanów się znajdzie. I co jeszcze tutaj ciekawego mamy w tym akurat egzemplarzu? Mamy snorkla, czyli możemy zanurzyć się praktycznie aż potąd, a przed nim stoi starszy Ford Bronco. Tak jak widzicie, ta linia, powiedzmy, została zachowana. Jest to na pewno na duży plus dla Forda. Na pewno ciekawym samochodem będzie ten Dodge Ram, wyliftowany do granic możliwości. Alufelgi pewnie ponad 30 cali. Zawieszenie hydrauliczne. Rama całkowicie zrobiona na nowo. Wszystkie te elementy są stworzone specjalnie do tego samochodu. Mamy starą ramę i przykręconą nową, drugą ramę od dołu, żeby samochód się nam nie rozjechał. Klaksonów mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem klaksonów w samochodzie. Ram wersja Longhorn, choć nazwę tutaj właściciel sam sobie powinien wymyśleć i nadać już temu samochodowi. I samochód w Stanach Zjednoczonych oczywiście jest normalnie dopuszczony do ruchu. Może poruszać się po drogach. Ciekawe, czy u nas taki samochód diagności by dopuścili? Dobre pytanie. Chyba pierwsza BMW, którą znalazłem, 325i w wersji Cabrio. Widać, że dosyć świeże, ale lakier tak jest. W całości samochód już przelakierowany najprawdopodobniej. 2,5-litrowy, 6-cylindrowy silnik, 1990 rocznik. Przebieg 116 tysięcy mil. Ładny samochodzik generalnie, ładnie się prezentuje z dalsza, ale jak większość tych pojazdów w Stanach i ich odbudowa niestety mają sporo do życzenia. Środek jest zachowany w oryginalnym stanie. Tak jak widać, to wszystko niestety, ale wymaga renowacji. Tutaj też jakieś nieładne śruby powkręcane. Na pewno ładny samochód, jeśli chodzi o pojazd, ale czy ten egzemplarz będzie warty swojej ceny? Został wylicytowany. 13,5 tysiąca dolarów. Najwyższa cena, jaka została zaoferowana za ten pojazd. Piszcie w komentarzach, czy warto. W szczególności, że my musielibyśmy doliczyć spore koszty importu. Za mną znajdują się dwa ramy wersji TRX. Ostatnio udało nam się jednego wylicytować. Nie akurat w takich wersji jak tutaj, aczkolwiek też bardzo fajnie doposażony, bardzo zadbany, bezwypadkowy. Był to samochód pokradzieżowy, także będą tam prawdopodobnie na nim tylko jakieś drobne wgniotki. Jeśli chodzi o te dwa egzemplarze, posiadają one jednostkę 6,2 litra turbo doładowaną o mocy 702 koni mechanicznych. Mogą one konkurować z takim pick-upem jak Ford F-150 Shelby. Jedną z ciekawych wersji, którą spotkaliśmy, jest to Ford F-150 w wersji Velociraptor z napędem 6x6, czyli mamy 4 koła z tyłu i 2 z przodu. Podwójne zawieszenie Foxa, zajęła się tym firma Hennessy, wydech Corsa z przodu i z tyłu, nowe zderzaki,
przedłużona paka o jedną ośkę. Generalnie cały samochód pozmieniany. U nas można by było pewnie zarejestrować już taki pojazd na ciężarowy. Jest to najnowsza wersja 2023, już z tym dużym wyświetlaczem. Silnik 3,5 litrowy, 558 koni mechanicznych.